Witajcie kochani, słuchajcie, jestem dzisiaj w Warszawie przy takim budynku, który zaraz wam opowiem jak się nazywa, jakie ma piękne napisy na zewnątrz, a jak jest odbierany przeze mnie i przez wielu. Może nie będzie tego dobrze widać, bo jest to w odbiciu lustrzanym, nie umiem tego zmienić, ale odczytam wam, piszę tu, że sprawiedliwość jest ostoją mocy trwałości Rzeczpospolitej. A ja wam powiem, że ja ten budynek odbieram jako zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym, bo ta grupa wysługuje się policją, która właśnie ma broń. To, co się dzieje przy użyciu tego budynku i ludzi zatrudnionych w charakterze, na stanowiskach sędziów, prokuratorów i tak dalej, to woła o pomstę do nieba. Sprawiedliwość jest tu zdeptana, jak to Armand mówi, zgwałcona. Nie ma tu sprawiedliwości. Chce sprawiedliwości, to na pewno nie szuka jej w tym budynku. Ten budynek przysłużył mi się bardzo negatywnie, gdyż w tym budynku przegrałem rzekomo sprawę z niejakim przestępcą, złodziejem, oszustem, Rafałem Piotrem Gawłem, który to w chwili obecnej ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ale nie przeszkadza mu to pisać donosów, pozwów i wykorzystywać ten polski wymiar sprawiedliwości do swoich celów. Ale i nie tylko swoich, o czym zaraz. Jako że już tu jestem dzisiaj, to wspomnę też Konrada Andrzeja Dulkowskiego, który siedzi gdzieś tam sra w gacie dzisiaj, w tym swoim ośrodku wynajętej jakiejś tam chacinie małej i nie wie, co z tym Porosą teraz zrobić, bo wkurwili Porosę do granic i Porosa poszedł, kurwa, po prostu na wojnę. Więc wracając do tematu tego budynku, w tamtym roku dowiedziałem się, w 21 roku dowiedziałem się, że przegrałem jakąś sprawę. Dowiedziałem się o tym od komornika, który zajął mi konta, zajął mi wszystkie przelewy, możliwości pobrań tak zwanych, czyli wlazł mi na umowy, które były z DPD, z impostem, także odciął mnie całkowicie od jakiejkolwiek gotówki. Na moje pytanie przez telefon, co pani najlepszego robi, przecież ja się nie ukrywam, dlaczego pani mi w tej chwili dosłownie niszczy życie, odpowiedź była, no przecież do pana wysłaliśmy dwa zawiadomienia. Mówię, ale gdzie, dokąd? No tam na taki to, a taki adres. Mówię, kobieto, ja tam nie mieszkam, nie mam obowiązku tam przebywać. I czy możesz sprawdzić, czy ja mam jakiś adres korespondencyjny w ZUS-ie i w Urzędzie Skarbowym? Pani bez chwili wahania wzięła się za sprawdzanie, zajęło jej to 30 sekund. Mówi, tak, ma pan w ZUS-ie taki adres korespondencyjny. Dlaczego w takim wypadku nie powiadomiliście mnie skutecznie o jakiejkolwiek windykacji? Mówię, odbieram to w tej chwili jako próbę niszczenia mi życia, braku etyki komorniczej, a ona na to, że no wie pan, no my tak działamy, że powiadamiamy dwa razy i tyle. No dobrze, no. Ta pani komornik zaraz się wyłączyła z tej sprawy, przejął to inny komornik, nabija to kolejne koszta, bo każdy komornik sobie liczy swoją prowizję. Tam pani komornik, ile dała rady, to wyrwała swoje prowizje, resztę przekazała dla złodzieja Rafała Piotra Gawła, który się ukrywa w Warszawie. No dobrze, ja z chwilą, kiedy się dowiedziałem o tym zajęciu komorniczym, mam 7 dni na złożenie pisma, takiego wniosku, który prosi tą instytucję tutaj się znajdującą, żeby pozwoliła mi się bronić w sprawie, w której w ogóle nie miałem możliwości takiej obrony. No i oczywiście dochowując terminu 7 dni składam taki wniosek o napisanie uzasadnienia, dzięki któremu później będę mógł wnieść o apelację do tego chorego wyroku i dostaję odpowiedź, żebym dopełnił formalności. Napisano, zapłać nam 100 zł. Te 100 zł to było zapłacone poprzez znaczek opłaty sądowej, który zrobiłem w Białymstoku. Ten znaczek nakleiłem na wniosek.
Zachowałem się, uważam, przezornie, żeby nie tracić czasu. No ale niestety te pieniądze im śmierdziały, albo wskazuje to wszystko na to, że ta instytucja i tamta instytucja w Białymstoku są na całkowicie innym rozrachunku. I tu macie między innymi też dowód na to, że to są po prostu firmy trzepiące kasę z nas Polaków. Bo gdyby to był sąd Rzeczpospolitej, tak jak tu pisze na tym budynku, to czy te sądy nie miałyby jednego wspólnego rozliczenia bądź możliwości przeksięgowania jakiegokolwiek? Nie, mnie zmuszono do tego, bym wpłacił kolejne 100 zł na konto tego sądu. Oczywiście zrobiłem to jak najszybciej, załączyłem przelew, wysłałem następnym pismem, oczywiście czas leci. Komornik mi nie odpuszcza, no bo jakże, oni dawaj kasę tylko. No dobrze, mija czas, dowiaduję się, że mój wniosek został odrzucony. No bo, jak później w papierach znalazłem, nie dotrzymałem terminu. Ciekawa sprawiedliwość, nie? Skasowali ze mnie jeszcze dodatkowo 200 zł i nie dotrzymałem terminu. Taka to jest sprawiedliwość właśnie w tym sądzie. Później usiłowałem w ogóle cokolwiek wywalczyć pismami do nich, próbą wyegzekwowania czegokolwiek, jakiegokolwiek prawa. To niestety, ale pewna pani sędzia, o której może nie dziś, ale zrobię jej oddzielny materiał, bo dla mnie jest to człowiek systemu, który jest wyznaczony do niszczenia ludzi, którzy coś chcą zrobić dla tego kraju. To jest, dla mnie w tej chwili to już jest na 100% polityczna, wręcz polityczne podejście do sprawy, bo jak większość ludzi mnie zna od ponad 10 lat, grubo ponad 10 lat, staram się robić bardzo dużo dla Polski, dla patriotyzmu polskiego, dla ludzi, po to, żebyśmy mieli jakąś pamiątkę po zdarzeniach, które miały miejsce w Białymstoku. Widzieliście dziesiątki, jak nie setki moich reportaży, które do tej pory są w sieci. Widzieliście dziesiątki, jak nie setki moich artykułów, które do tej pory są na niezależnych mediach Podlasia. Widocznie komuś to bardzo przeszkadza, żeby polskość jednak zaistniała w jakiejkolwiek przestrzeni. Rafał Piotr Gaweł, ten szur, ten antypolski gnojek, który w 2018 roku próbą szantażu, bo zagroził mi sprawą na 300 tysięcy złotych, próbą szantażu dziennikarza, mnie jako redaktora naczelnego niezależnych mediów Podlasia, zmusić do usunięcia wszystkich artykułów na jego temat. Jest to rzecz karalna. Prawo prasowe, artykuł 44, mówi o tym, że chyba nawet za to grozi do 3 lat odsiadki. Taki to jest pan Rafał Gaweł. Szmalcownik. Szmalcownik, który jeżeli jest Polakiem, to się przyczynia tylko i wyłącznie do niszczenia innych Polaków. Za pieniądze. Tak. To, co widać na stronie Facebooka, fanpage Ondrych, tam jest wszystko podpięte pod dajcie nam pieniądze. Podane są konta, podane są zrzutki. I drugi szmalcownik, Konrad, Andrzej, Dulkowski. Tak, dokładnie. Tego nie można inaczej nazwać. Zapytacie mnie, czemu taki wyraz, szmalcownicy to byli sprzedający Żydów. Nie, tu jest to użyte zasadnie, bo są to ludzie, którzy sprzedają swoich. To są szmalcownicy, którzy za pieniądze sprzedają swoich. Chyba że nie jest swoim, takim, że tak powiem, tutejszym, no to jest zwykłym zdrajcą, antypolskim gnojkiem, który psuje innym życie. Właśnie też za pieniądze jest po prostu jakąś agenturą. Jakąś agenturą niewiadomego pochodzenia. Dojdziemy do tego, bo wiecie, co się dzieje? On ma bardzo, bardzo ciekawą
bardzo ciekawych, może o tak powiem, popleczników. Ma bardzo fajne, musi mieć bardzo fajne zaplecze, bo kłamiąc przed sądami niejednokrotnie w ogóle nie miał żadnej kary. Nie miał żadnej kary. To, o czym pisze na niezależnych mediach Podlasia, to jest dla mnie szokujące, ale jak powiem, z wieloma ludźmi rozmawiam. To jest dla wielu szokujące, że coś takiego się dzieje w naszym pięknym kraju, żeby taki szmalcownik nie bał się żadnej odpowiedzialności, ani cywilnej, ani karnej, bo on podlega i pod jedno, i pod drugie. Odpowiedzialność cywilna to zaniszczenie ludziom życia. To za to, że pomawia za pomocą tego swojego fanpage Omzrik, krzywdzi ludzi, szkaluje, pisze tam nie wiadomo jakie bzdury, które później podejmuje tak zwana półwybiórcza gazeta. I wtedy to wchodzi już w taką nagonkę jakby medialną, na piętnowanie właśnie nas ludzi zwykłych, którzy po prostu chcą coś dla kraju, chcą coś dla bliskich, dla swoich, dla narodu. Robi się właśnie taką nagonkę, żeby nas wykluczyć. Żeby nas wykluczyć z życia społecznego, żeby dać nam popalić, jakby to powiedzieć, z ich strony, pokazać, kto tu rządzi. Nie, kochani, my jesteśmy tu u siebie. I jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Pamiętaj to, jeden z drugim chłystku pieprzony ty. I ty w Norwegii, i ty tu w Warszawie. Że wy nie jesteście nietykalni. Wam się tylko tak wydaje. Ja nie grożę, ja tylko mówię, bo taka jest kolej losu. Taka jest historia. Historia zawsze pokazywała i uczy, że jeżeli ktoś jest wytrwały, to dopnie celu. Dopnie swojego. A ja dopnę tego, żebyś jeden z drugim szmalcowników w końcu wylądował w więzieniu, bo tam jest wasze miejsce. Tylko i wyłącznie tam jest wasze miejsce. No i to tyle na dzisiaj, bo szkoda gadać, bo o tym mógłbym gadać dobami, dniami, miesiącami. Tyle jest materiału na temat tych złodziei, na temat tych cwaniaków. Przygotowujemy właśnie materiał na temat ich machlojek finansowych, jakie odwalają na tych fundacjach. Jak was ludzi naiwnych wykorzystują na te wpłaty, na te zrzutki. I w jakim celu to jest wykorzystywane, żebyście byli świadomi tego, to jeszcze raz wam podkreślę. To niszczy Polaków, to niszczy ludzi, którzy chcą coś dla Polski. Patriotów, po prostu niszczą patriotów. Chwała wielkiej Polsce.